Szanowni Państwo, na wniosek Prezesa Rady Ministrów Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odwołał ze składu Rady Ministrów z urzędu ministra członka Rady Ministrów pana Tomasza Rabskiego. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odwołał ze składu Rady Ministrów z urzędu ministra spraw wewnętrznych pana Jacka Cichockiego. Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej powołał na urząd wiceprezesa Rady Ministrów pana Jana Wincent-Rostowskiego. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej powołał w skład Rady Ministrów na urząd ministra spraw wewnętrznych pana Bartłomieja Sienkiewicza. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej powołał w skład Rady Ministrów na urząd ministra członka Rady Ministrów pana Jacka Cichockiego. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Chcę po pierwsze podziękować osobom, które zakończyły pewien etap własnego życia, ale także i pewien etap służby Polsce, przechodząc do następnych zadań, do następnych wyzwań. Chcę jednocześnie pogratulować tym, którzy zostali postawieni w ważnych dla nas wszystkich miejscach, tak aby dobrze zarządzać ważnymi obszarami życia publicznego, życia polskiego. Chcę życzyć pomyślności i sukcesu każdemu z nowo powołanych ministrów, ze szczególnym uwzględnieniem pana premiera, już w tej chwili ministra finansów. To nie tak często się zdarzało, aby ministrowie finansów zostawiali wicepremierami rządu. To jest zawsze dowód nie tylko na pozycję osobistą, to jest więcej niż dowód tylko i wyłącznie na dotyczący roli ministra finansów w rządzie. To zawsze się wiąże z nowymi wyzwaniami, z ważnymi zadaniami. Dlatego chciałem życzyć całemu rządowi, panu premierowi Rostowskiemu, odwagi w podejmowaniu decyzji, które będą brzemienne w skutki na wiele, wiele lat. W skutki ważne dla Polski. Jutro spotkamy się w ramach Rady Gabinetowej. Będziemy rozważali kwestie istotne z punktu widzenia polskiego miejsca w procesie integracji europejskiej. Chciałem więc już dzisiaj życzyć nowemu wicepremierowi rządu odwagi w przygotowywaniu Polski do tego momentu, gdzie będzie mogła podjąć decyzję, gdzie Polska będzie mogła podjąć decyzję o wejściu bądź nie wejściu do strefy euro. Aby to było możliwe, jest konieczny wysiłek nas wszystkich, całego rządu, całej opinii publicznej, ale ze szczególnym uwzględnieniem ministra finansów, abyśmy mogli powiedzieć, że uczciwie podejmujemy decyzję, bo sami mamy już wykonaną pracę związaną z wypełnieniem kryteriów z Maastricht. Tego życzę panu ministrowi, panu premierowi, tego życzę całemu rządowi. Dziękuję bardzo. Uprzejmie proszę o zabranie głosu prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska. Ministrowie Jacek Cichocki, Bartłomiej Sienkiewicz i nowy wicepremier Jacek Rostowski to ludzie, dla których dobro ojczyzny jest największym nakazem i nie są to tylko słowa roty, to także ich ugruntowane przekonanie. Na ten trudny czas, panie prezydencie, powołał pan do rządu ludzi, którzy są sprostać każdemu zadaniu właśnie dlatego, że przez całe swoje życie byli wierni tej naczelnej zasadzie. Mogę przyrzec w ich imieniu, że na pewno sprawdzą się w tym wymagającym czasie. Dziękuję uprzejmie.